Przechodzimy do punktu 7. Świadczenia komunikaty oraz sprawy bieżące. Proszę. Chciałam podzielić się z Wysoką Radą moimi odczuciami z dzisiejszego spotkania w 14 liceum. Byłam zaproszona na debatę publiczną zorganizowaną przez młodzież drugich klas pod opieką profesora polonisty. Przygotowują się do programu właśnie Społeczeństwo Obywatelskie, które kończy się w czerwcu wytypowaniem ze szkoły, która się do tego zakwalifikuje, udziału dwóch uczniów w młodzieżowym sejmie w czerwcu. Przygotowali wspaniałą rzecz z prezentacją, nawet im w pewnym momencie zazdrościłam właśnie fachowości i kompetentności w formułowaniu wniosków i prowadzeniu dyskusji. Była to na poziomie debata dwugodzinna z zaproszonymi gośćmi. Był wicedyrektor ZIKIT-u do spraw transportu, byli policjanci z organizacji ruchu, były stowarzyszenia działające na rzecz Karaków Miastem Rowerów i drugie stowarzyszenie, które również zajmuje się ścieżkami rowerowymi w Krakowie. Byłam ja, tak się mi udało załapać, że reprezentowałam zarówno Radę Miasta, jak i Radę Dzielnicy. Debata poświęcona była właśnie przyszłości komunikacji w Krakowie. Młodzież ma naprawdę wspaniałe wnioski i mają z tego przygotować publikację. Pewnie tutaj Dariusz Partyka się tym zainteresuje, bo to jest jego hobby. Ale te wnioski naprawdę są ciekawe i warto posłuchać młodzieży, bo to już rośnie inne pokolenie, nawet młodsze od pana przewodniczącego, więc ma spojrzenie pan Kosekaron gardowe, ale oni mają jeszcze bardziej. Także chciałam się tylko tym pochwalić w sumie, że z przyjemnością, no, odrzuciwszy inne dzisiaj spotkania Annę, spotkałam się z tą młodzieżą i prosiłam ich, żeby przygotowali z tego jakiś reportaż czy notatkę, to myślę, że pan Benbenek też im tam jakieś miejsce znajdzie. To też. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciał? Proszę. No, nie wiem, czy to właściwy moment, no ale tak już od jakiegoś czasu się zastanawiam, bo nie mam pojęcia, powiem państwu szczerze, i liczę na waszą pomoc, ażeby no, w jaki sposób zabrać się do tego. Czy państwo obserwują, jak wygląda otoczenie urzędu, który ściąga niesamowite pieniądze, mam na myśli Urząd Skarbowy, do którego przyjeżdżają tysiące mieszkańców po to, żeby pieniądze zostawić. Tymczasem pierwsza rzecz, nie zawsze ci, co przyjeżdżają samochodami, muszą jeszcze nierzadko zapłacić mandat za niewłaściwe parkowanie w niewłaściwym miejscu. Druga sprawa, wiele osób przyjeżdża tam autobusem, między innymi linii 120. Państwo widzieli, jak ten przystanek wygląda. Dlaczego oni wiecznie muszą być schlapani błotem? Przystanek to jest po prostu pal z informacją, że tam się zbliża autobus 102. Miałam okazję ostatnio właśnie poobserwować, jak to wygląda i jest. Ja nie wiem, czy przy instytucji tak szacownej, no chyba obywatele na godniejsze warunki i parkowania i przede wszystkim ja proszę o wzajemny szacunek wsiadania do autobusu 102. Karygodne naprawdę warunki otoczenia Urzędu Skarbowego. Także zarówno wspominam tu oczywiście o parkingu, ale przede wszystkim już tym razem chodzi mi o przystanek 102. Gdzie wsiadają mieszkańcy po zapłaceniu oczywiście podatków, po wypełnieniu swoich obowiązków obywatelskich, w podziemce zostają schlapani błotem. Pokaż, jak to wygląda. Pokaż, jak to wygląda. To jest wielka dziura w ulicy na Krowoderskich Zubów i w tym miejscu jest przystanek. Nie, nikt tego nie odczuł na własnej skórze, ja to odczułam. Ja odczułam, bo stoi 102, jakby z banku i stamtąd. No. Czas najwyższy zwrócić na to uwagę, nie wiem, jak się do może, tego zadać. Może bym wystąpić do Urzędu Skarbowego, tylko tak naprawdę wydaje mi się, że oni najzwyczajniej napiszą, że to w ogóle nie jest ich kompetencja i że oni nie mają własnego budżetu, ponieważ mają zdolność ściągać podatki, a nie je wydawać.
No ja bardzo bym prosiła, żeby zarząd jakieś ruchy wykonał. Sesja będzie niebawem, a komisję najprawdopodobniej jeszcze pozwolę sobie powiadomić Państwa, będzie w dniu sesji. Czy sesja też będzie 11? No, czyli tym bardziej jest czas na to, żebyśmy robili. Czy Państwu taki termin odpowiada? W dniu sesji komisję. Wszystkie komisje. I od 16.30 byłby ciąg komisji, bo była sesja. 16.30 16.45 edukacja, 17.00 sport, 17.15 komisja społeczna, 17.30 sport. Tylko żebyś nie powtarzał nic. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać? Ja bym jeszcze powiedział. Proszę. Do kogo należą tereny, załóżmy, u nas w pętli tramwajowej, na prowodzie górskim? Czyli gdzie to jest? Kto tam ma szczątek? 99% z Ligidu, a kto ma szczątek na terenie, to nie wyłoniona firma. Tylko jeśli chodzi o przystanki, nie wiem, czy tu nie ma jakiejś osobnej firmy. No wiecie co, to po prostu człowieka denerwuje, bo się przychodzi dosyć często, tam jest tyle bałaganu, tyle petów, tyle śmieci, że się o przystanki. To samo jest na Rondzie Wolickim, jak jeździ na Łódź. To samo jest. Brud. Ale generalnie dlatego się zgłaszam. Panie Mieczysławie, temat jak najbardziej trzeba zgłosić do MPK. Tutaj pan Tomek odpowiadał, że dwie firmy sprzątają w zależności od tego, czy są reklamy, czy nie na danym przystanku. Są reklamy, przecież nie wierzę na jasne, nie dbaję. Czy jeszcze ktoś chciał coś w tym punkcie? Jeśli nie, to ja chciałem tylko powiedzieć, że przypominam radnym o spotkaniach, które się odbywają w dwóch okręgach po kolei. Na razie są one bardzo owocne, bo nawet niektóre problemy, które znamy, to jak się po spotkaniu okazuje, znamy je bardziej szczegółowo albo trochę od innej strony. To jest bardzo owocne. Spotkania zaczynają się ciekawą frekwencją, właściwie zazwyczaj przychodzi około 80-100 osób na takie spotkanie. Oczywiście są też odpływy w drugą stronę, czyli na jednym spotkaniu akurat było 30 kilka osób, 40 może, a na tym największym to około 150, może nawet 200, bo się będzie mógł zmieścić na wysadzie na jakieś niedowarte. Także zachęcam, jak będą spotkania w waszych okręgach, mam nadzieję, że pomożecie mi również informować o tych spotkaniach, bo no, wydaje mi się, że to oczywiście, ale na pewno bym prosił o pomoc. A trzeba wspomnieć pana przewodniczącego? 8. Czy jeszcze ktoś chciał coś? Dobra. Proszę. Odbyło się już spotkanie wiosenne w liceum i gimnazjum 14. Byliśmy z panem Wysławem. Konkursy, finanse, które były przeznaczone. Bardzo fajnie wam już wszystko jest ustawione. No to dobrze. Myślę, że już więcej nie chciałem, widzę. Dlatego chciałem wszystkim wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji świąt, takiej nowej energii, żeby się z radości zmartwychwstania, ale też właśnie tego, aby wiosna nie była tylko wiosną kalendarzową, żeby było coraz cieplej, nie tylko za oknem i tak dalej. Także wszystkiego najlepszego. I zapraszam na drugą sesję 16-18, a dzisiejszą sesję zamykam o godzinie
19.30.